Dobra, kochani, pora na zdjęcie rodzinne. Uśmiech. Ale byliśmy szczęśliwi. Rozwody są do bani. Ups. Od razu lepiej. Oto najlepszy ojczym. Chcesz? Nie patrz tak na mnie. Jesteśmy rodziną. Uśmiech. Dobra, sprawdziłam całą listę. Wszystko gotowe. Spakowałam za dużo rzeczy. Bezpiecznej podróży. W końcu cały dom dla mnie. Pora na mecz. Tak, to jest super. Co tam? Kto zjadł moje smakołyki? Pewnie ta dziura bez dna. Słyszałeś o recyklingu? Mówię do ciebie. No dobra. Zadzwonię do taty. Cześć, znowu to robi. Dostanie nauczkę. To takie smutne. Tato, pomóż mi. Co? Dlaczego płaczesz? Ten filmik mnie wzruszył. Ona nie ma domu? To straszne. Chciałbym jakoś jej pomóc. Patrz, pomagają jej. Co? Chyba se jaja robicie. Dość tego, dzwonię do mamy. Mamo, lepiej wróć do domu. To twoje, kochanie. Halo? Co wy dwaj robicie? Do roboty! I przestańcie się mazać. Już wstajemy, dobrze? Za chwilkę będzie tu błyszczało. Ileś ty tego wypił? Proszę. Wybacz, kochanie. Masz ochotę na przekąseczkę? Twoja ulubiona. Zaczyna mnie lubić. Mama powinna częściej wyjeżdżać. Okej, pora iść do szkoły. Nie zapomnij śniadania, słonko. Smacznego. Dzięki, tato. Zapomniałaś kieszonkowego. Miłej zabawy. Dzięki. Czekaj. Tak. Nie, nie, nie. Lepiej weź tę torbę. I to. Wow, na pewno tego potrzebuję? Tak, na wszelki. Pamiętaj, że tata cię kocha. Mua, 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 mua. Nie, spóźnię się do szkoły. To było dziwne. Rety, w końcu wyszłam. Nie mogę nosić tylu pieniędzy. Dwóch ojców to przesada. Strasznie ciężka ta torba. Nikogo nie ma? Przechodzimy do działania. Dawaj torebkę. Hej! Puszczaj! Już ja się z tobą policzę. Złodziej? Gdzie? Zaraz zobaczysz, kto tu rządzi. Tak, bierz go. Tata odpada. Na pomoc! Co się dzieje? Wow! Padam! No i padłem. Jak śmiesz zadzierać statusiami? Nie warto. Właśnie, poszedł mi stąd. Dobrze się czujecie? Kakao dobrze wam zrobi. Wszystko muszę robić sama. Dziś urodziny Penny. Musi mieć piękny tort. Gotów? No ba!
Przekonamy się. Czas na pichcenie, ludzie. Mamy tu sporo cukru. Co będzie jej bardziej smakować? Czekolada czy posypka? To jest ciekawe. Nieważne. Moje nie jest najgorsze. Zlituj się, oba są paskudne. Penny! Szybko, do piekarnika! Jubilatka wcześniej wróciła. Coś tu słodko pachnie. Co przygotowaliście? Nie to, co myślisz. Penny, nie! Wow! Oba są dla mnie? Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. To istne dzieła sztuki. Bardzo wam dziękuję. Myślą, że umieją piec? Nie wiedzą, że zamieniłam ich paskudstwa na prawdziwe torty. Świetnie! O, cześć, tato. Już idę. Lody w rożku? O. Zapomniałem o tobie. Proszę. Hej, dzięki. Jeszcze sporo zostało. Wszyscy uwielbiamy lody. Gdzie jego nowy album? Muzyka Kevina jest najlepsza. Mogę jej słuchać na okrągło. Tak, śpiewaj, Kevinku, śpiewaj! Woo! Kevin gra koncert? Wow, muszę tam być. Co? Już się wyprzedały? O, nigdy nie zobaczę jego błękitnych oczu. O, nie płacz, Penny. Musimy coś zrobić. Do dzieła. Odrobinę korektora, panie Kevinie. Gotowy? Tak! Wystarczy. Dobra. Zaczynamy! Sorki, Kevin! Idziesz z nami! Ale ciężki! Już niedaleko! Nie przejmujcie się nami! Ileż on waży! Mamy coś dla ciebie, Penny! Dobrze... Przywitaj się z twoim idolem! A? Co? Wow! To naprawdę Kevin! Cześć! Do dzieła, rób swoje! Wow! Nie! Muszę iść! Dobra! Nie wierzę, że tu jest! I śpiewa tylko dla mnie! Tatusiowie rządzą. O ja, to genialny pomysł. Tata, zamarzaj. Wróciłam. Cześć, mamo. Czemu tu... Co? To naprawdę twój ojciec? O, prawie zawału dostałam. Zróbmy sobie zdjęcie. Uśmiech. Głupie miny. Co za szczęśliwa rodzinka. No tak, musimy się kiedyś umówić. Dawno cię nie widziałam. Mamo, mój butek. Muszę zawiązać. W przyszłym tygodniu? Pif, paf. Świetnie, czekaj, chodźmy, skarbie. Dokąd mnie pani ciągnie? Zawiązała mi ta sama. Mamusiu, gdzie ona jest? Muszę iść do fryzjera. Mamo, nudzę się. Wow. O, słodycze. Tam, nic nie ma. Chcę porobić coś fajnego. Wow. Też mogę wytknąć język, patrz.
To nie pasuje. Co to? To bardzo ciekawe. Co takiego jest w środku? Wow, ale fajne. Poprzyklejam je sobie. Jeden będzie tutaj? Ale super. Zupełnie jak tatuaże. Wyglądam czadersko. Gdzie on się podział? Liam! Idę, mamusiu! Podoba ci się? Coś ty zrobił. Nie możemy tak wyjść. Musimy je wszystkie odkleić. Au, nie! To boli! Wracaj tu! Nie mam na to czasu. Zostaw mnie! Jestem na to za stara. Liam! Natychmiast tu wracaj! Nie, nie zmusisz mnie! Siadaj i podaj mi rękę. Chyba wiem, co z tym zrobić. I w ogóle nie będzie bolało. Zanurzę patyczek higieniczny w wazelinie i posmaruję nim plasterek. Teraz można go odkleić. No i proszę, nie bolało, prawda? A? Gdzie się podział? A teraz pozostałe. Już nie zasłaniają twojej pięknej buzi. Dobrze, idziemy. Przegapiła ten. To nasza tajemnica. Jesteś piękna, laleczko. Poczęstuj się, mała. Czy musisz iść do łazienki przed wyjściem? Nie. Jedziemy. Dobra, dobra. Czekaj. Co za zabawa. Piękna przyroda. Nie odchodź za daleko. O, jak tu pięknie. Chcę szyszkę. Mam ją. Pięknie pachnie. Muszę siku. Tato, mamy poważny problem. A pytałem, czy chcesz do łazienki. Chodź. Szybko. Zaraz znajdziemy jakiś krzaczek. Doskonały. Załatwisz się na łonie natury. Nie ma mowy. Dobra, niech pomyślę. Już wiem. Chodź ze mną. Gdzie to jest? Tato. Proszę bardzo. Chyba sobie żartujesz. Nie. Myśl, to poważna sprawa. To może się przydać. Już wiem. Chwileczkę. Wstawię wiaderko do bagażnika, a na wierzch położę deskę toaletową. Siadaj na tron. W samą porę. Powieszę koc, żeby nikt cię nie widział. Tak to bywa z dziećmi. Hej, pospiesz się. La 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 la. Ewa. Jak przyjemnie umyć swoje autko. Jaki dziś upał. O, witam. Pora wciągnąć bebechy. Powinnaś tam być. Popatrz na to. Żadna nie oprze się mojej grzywie. Hej, dziewczyny. Chyba chciał nas rozśmieszyć, prawda? Klasyka. Śmieją się ze mną czy ze mnie? O nie. Zawsze to samo. No nic, wracam do pracy. Wypucuję to autko. Czyściuścieńkie. Świetna robota. Całkiem nieźle mi poszło. Gotowa do szkoły, tato? Wskakuj, kochanie. Dobrze, jedźmy już. Włączmy jakąś muzyczkę. Super piosenka. La 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 la. Nie, co ty robisz? Ups, wybacz. Dopiero czyściłem samochód. Jeszcze sobie potańczę. No co ja mówiłem? Już dobrze, oddychaj. Pamiętaj zajęcia z jogi. Zaraz, mam pomysł. Ta koszulka wszystko rozwiąże. Założę ją na zagłówek.
i naciągnę na całe oparcie. Teraz możesz sobie tańczyć. Dzięki, tato! La 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 la. Naprzód! Sio, sio, precz mi stąd! Spryskam cię sprejem na komary. Nie, to śmierdzi. Gdzie ty idziesz? No nic, starałam się. Na, 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 nie złapiesz mnie. Tutaj zjem sobie słodkości. Bardzo ciekawa książka. Jakie glutowate. O nie. Wynoście się. Mamo, zostaw mnie. To był Liam? Pewnie mi się przesłyszało. Ratunku! Mam macie! Rozzłościły się! Ratuj mnie, mamusiu! Komary mnie dopadły! Są strasznie wredne! Nie martw się, synku! Wiem, co zrobić! Wystarczy kilka kropelek tego! Pokropię twoje opaski! To odstraszy komary! Już nie będą cię gryźć. A teraz daj buzi. Wolę rozprawić się z komarami. Wróciłem i teraz wam pokażę. Ha, ha, a macie. Pora do łóżeczka. Weź swojego misia. Dzięki, tatusiu. Słodkich snów, Ava. Do zobaczenia rano. Zaraz. Jak ciemno. To mi się nie podoba. Tato! Super, zakłóciła moje czakry. Idę, córeczko. Kto tu jest? Chcesz oberwać? Znaczy, wszystko gra? Było ciemno i jeszcze ta burza. Ej, już dobrze, nie bój się. Wszystko jest w porządku. Jestem z tobą. Przeczytać bajeczkę? Zamknij oczka. Pewnego razu? Śpi jak kamień. Nie idź! Ssh, jestem tu. Spokojnie. Tato? Od razu lepiej. No weź! Chyba mam pomysł. Ta rękawiczka będzie poręczna. Kumacie? Włożę ją do szklanki i naciągnę na brzegi. Mam też szklankę pełną ryżu, który wsypię do rękawiczki. Teraz wyjmę ją ze szklanki i zawiążę supeł. To powinno wystarczyć. Położę jej na ramieniu. Tak, mogę sobie iść. Mój palec! Tylko nie krzycz! Hej, tato! Zatańczmy! Śmiało, będzie fajnie! Zobaczymy, kto z nas lepiej wybija! Wyzywasz mnie? Proszę bardzo! Na pewno tak nie umiesz! Twoja kolej! Mój staruszek ma kocie ruchy. Przyznaj, robi wrażenie. Za młodu było mi łatwiej. Kto waszym zdaniem lepiej tańczy? Ja! Głosujcie na mnie, albo szlaban. Pamiętaj, żeby słuchać się nauczycieli. I trzymaj swoje rzeczy w plecaku. O, jeszcze jedno, kochanie. Twój nowy piórnik. W środku masz małą przekąskę. Kocham cię. Miłego dnia w szkole.
O, jakiś uczeń. Zaraz, co ty tam trzymasz? Znasz zasadę żadnego jedzenia i picia. W tej chwili mi to oddaj. A teraz zmykaj. Ta pani na mnie nakrzyczała i zabrała mój batonik. Zabrała go, tak? No to zobaczymy. Nie przejmuj się, skarbie. Mama się wszystkim zajmie. Co by tu poradzić? Zaczniemy od stopienia tych czekoladek. Teraz napełnimy nimi strzykawkę. Potrzebna też będzie słomka. Wystarczy ją nafaszerować płynną czekoladą. I wstrząsamy dla dobrego wypełnienia. Kiedy czekolada zaschnie, wyjmujemy. I wsuwamy w pusty papierek po kredce olejnej. Skarbie, nie płacz. Już załatwione. Ale to tylko moje kredki. Czyżby? Bo mi się wydaje, że to czekoladki. Wow, najlepsza mama pod słońcem. No dobrze, trzymaj swój piórnik i leć do klasy. O, znowu ty. Zobaczmy, co tam masz. Niech na się przyjrze. Cóż, tylko kredki. W porządku, możesz wejść do klasy. No już. O, mój kochany skarbek. To moja ulubiona zabawka. Wiem, sama nie mogłam w to uwierzyć. Wywrotki są ekstra. Mogą pomieścić tyle rzeczy. A ta jej przyjaciółka udawała, że niczego nie słyszy. O, patrzcie na to. Tygrys. No wiem, jak zwykle dramatyzuje. O nie, co to było? Nie, moja ulubiona wywrotka. Muszę kończyć, zadzwonię później. Mamo, zepsułaś moją najlepszą zabawkę. Zaraz, już wiem, jak ją naprawić. Użyję tych kolorowych chrupek. Zamoczę końcówki w wodzie i je złączę. Wystarczy zbudować odpowiedni kształt, używając wody jako kleju. Wygląda nieźle, teraz dopasuję wszystkie części. Kochanie, mam coś dla ciebie. Wow, nowa wywrotka. Brum, fajna ciężarówka, zrobiona z chrupek. O nie, rozbił się, będę miał kłopoty. Hej, wiem, co robić. Idzie mama, oby nie zauważyła. Co to jest? Chyba nic. Nie zorientowała się. Ach, te dzisiejsze zabawki. Wow, to się rozciąga. Tato, co robisz? Hej, czy to oranżada? Znasz zasady, oddawaj to. Tato, jesteś niedobry. Hej, okej, masz. Weź kubek i napij się wody. Woda nie jest tak smaczna. Nawet nie dosięgam, żeby sobie nalać. To nie fair, dozownik nie działa. Chce mi się pić, a nie mam oranżady. O nie, nie nalałaś sobie wody? Nie płacz, z tym pójdzie łatwiej. No już, nalej sobie z tego, kochanie. Czekaj, takie malutkie? Super, lubię mieć własne rzeczy. Przyda się też malutki kubeczek. Teraz mogę nalać sobie wody. Jest! I gasimy pragnienie. Widzisz, tatuś o ciebie zadba. Woda nie jest taka zła, co? Tylko wciąż nie wiem, o co chodzi z tymi zabawkami. Poszedł. I oto moje picie. Wleję je sobie tutaj. Wygląda jak woda. Gotowe. I napełniamy kubeczek. Pycha, a woda jest nudna. Kochanie, wyjaśnij mi te zabawki. Poddaję się. Ale ładnie się bawisz, grzeczny chłopiec. Lubię żelki, są takie fajne. Ech.
A, mój popyt się zepsuł! Mamo! To nic. Pobaw się jakimś innym. Wybornie. Pora na obiadek. O, a któż to do mnie dzwoni? Hej, jak tam, kochana? Oglądałaś ostatni odcinek? Wiem, też nie mogłam uwierzyć, że wybrał ją. O, muszę odgrzać sobie jedzenie. Włożę tylko talerz do mikrofali. Dokładnie, kolejny odcinek zapowiada się równie dobrze. Mamo, gdzie moje żelki? Nie chcę jeść tego okropieństwa. Nie, 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 wsadziła mnie ten talerz. Moje żelki! O nie, zupełnie się stopiły. To jakaś katastrofa. Zniszczyłaś je, moje żelki! Chwilka, wiem co zrobię. Odłożę talerz na bok i powbijam patyczki w stopioną masę. Dodam jeszcze kilka wokół. Nadam kształt i niech wyschną. Wyglądają świetnie. Skarbie, przestań płakać i weź to. O, wow, lizak! Pycha! Smakuje jak moje ulubione żelki. Dzięki, mamo, jesteś najlepsza. Popyt, moje ulubione popyt. Ty i to popyt, no naprawdę. Skarbie, musisz umyć zęby. Dalej, to twoja szczoteczka i pasta. Nie, nie znoszę myć zębów. Musisz, wkładaj to do buzi. Lepiej rób co każę, to bardzo ważne. Nie, nienawidzę myć zębów. Nie zmusisz mnie, chcę tylko popyt. Czasami jesteś niemożliwy. Nie zmuszę cię. No dobra, dość tego. Zabieram to. Wypełnię popyt pastą do zębów. Odrobina w każdą szczelinę. I gotowe. Teraz trochę proszku do pieczenia. Posypię odrobinę na całej powierzchni. Okej, do dzieła. Przestań płakać, skarbie. Oddaję ci popyt. Jest, super. Pop. Mam nadzieję, że zadziała. O, coś mi wleciało do buzi. Mamo, co to jest? Pasta. A teraz wyszczotkujemy ci kielochy. Nie. To nie fair. Nabrałaś mnie. Jezu, jak ciężko. Skarbie, to już lekka przesada. Dobrze, możesz tu poczekać, jak tatuś będzie ćwiczył. A, muszę popracować nad ściskiem. Tak, podtrzymaj mi popyt, tato. 7, 8. Kochanie, przysiady są już ciężkie bez dodatkowego balastu. Tak, ale super, dalej, dalej. Jeszcze, tato, jeszcze. Ale wycisk. Już wystarczy. Skarbie, bardzo urozmaiciłaś mi trening. Zaraz. Mam pomysł. O, teraz możesz być moim plecakiem. Tak, jestem plecaczkiem, ale ekstra. Połóż duży popyt na płaskiej powierzchni i wsyp do wnęk cukier, tworząc cyfrę 5. Tylko rób to ostrożnie. Teraz go rozpuść. Niech wystygnie. Nie otwieraj! Wszystkiego najlepszego, kochanie! Ale super! Zaraz je spróbuję! Dobra, chyba wszystko gotowe. Zaczynamy? Nie ma co czekać! Speedy, przekonamy się, kto jest szybszy. Nie masz szans! Gotowi! Do startu! Start! Ale łatwizna! Spróbuj mnie dogonić! No dalej, ruchy! Kręci mi się w głowie. Wow! Ouch! Speedy? O nie, zaraz przegram.
Wszystko w porządku, kochanie? Starłam sobie kolano. Mamusia zaraz pomoże. Przykleimy plasterek. Piecze! Nie podoba mi się. Jest nudny. I co ja mam tu poradzić? O, już wiem. Chodź, Speedy. Co powiedziałeś? To wspaniały pomysł. Oto jak upiększyć plastry. Narysujcie na nim coś wesołego. Może to być wasza ulubiona postać lub zwierzak. A następnie pomalujcie farbkami. Ładne, prawda? Ten malec wygląda znajomo. Spójrz, co mam. Spróbujmy jeszcze raz. I jak, kochanie? Wow! Jest super, mamo! To już chyba wszystkie moje siniaki i zadrapania. Powinnaś bardziej na siebie uważać. A wyścigi lepiej zostaw Speediemu. A, i to idzie do piekarnika. Hej, mamciu! Witaj, skarbie. Właśnie piekę pyszne babeczki. Ojej, jaki śliczny obrazek. To ryba. Patrz, jak pływa. Pięknie, kochana. O, nie, nie. Spójrz na swoje ręce. Oj, mamo, chociaż jedno. Zresztą nie muszę nawet używać rąk. Powiedziała mnie. Ale ja chcę babeczkę. Dość tego, młoda damo. Idziesz ze mną. Zaraz wyczyścimy te brudne ręce. Nie, ja chcę babeczkę. Dość, masz myć ręce. To niesprawiedliwe. Oby te babeczki były tego warte. Zadowolona? Przecież myję ręce. Tak jak chciałaś. I mydełko. To nie jest zabawne, Ashley. Ale ja tylko zmywam farbę z rąk. Mogę tak cały dzień. A ja poczekam tu cały dzień. Czyżby? Tada! Gotowe? Nie, tak nie może być. Tylko spokojnie. Oddychaj. Co tu zrobić? Zaraz. Już wiem, co zrobię. Zaczniemy od silikonowej foremki. Teraz włożę do niej niewielkie zabawki. Następnie zaleję ją bazą mydlaną. Po sam szczyt. Trzeba całkowicie przykryć zabawki płynem. Każdy z segmentów osobno i zostawić do wyschnięcia. Teraz można wyjąć gotowe formy. Ładne, prawda? Ashley, chcesz nową zabawkę? Wystarczy, że będziesz regularnie myć ręce. O, wow! Pewnie, że chcę! No i to rozumiem. Prawie gotowe, mamusiu. Patrz, czyste rączki. Świetnie. Chodźmy po babeczki. Naprawdę? Jej! Ta gra jest super. Co jest? Czemu się wyłączyła? Bateria padła? No nie. Mamo, pomóż. Co się stało, kochanie? Telefon się rozładował. Ale ja nie mam ładowarki. Czemu zawsze mnie to spotyka? Och, uspokój się, skarbie. Już dobrze. Może mam tu ze sobą coś dobrego? Cukiereczka? Pycha! Masz jeszcze? Och, to był ostatni. To niesprawiedliwe! Patrz, co mam. Nie jestem kotem, mamo. Czemu zawsze ja? Co by tu... Może to poprawi ci humor? Kasa? Zrobię samolocik! Whee! Ashley! To były moje ostatnie pieniądze! No i co z tego? Trzymaj! Co jest z tym nie tak? Ashley, przestań! O, a co to? Ashley, proszę! No dalej, działaj! O, ale fajne! Pacjentka gotowa! Co to było? Narysuję obrazek! O rany, jaki wstyd! Chwila! To mi podsunęło pewien pomysł. Połóżcie telefon na płaskiej powierzchni i nałóżcie na niego kolorową karteczkę. Teraz przyklejcie kawałek folii na górę. Wypełnijcie ją klejem. I rozmieśćcie. Teraz dodajcie coś, co zatrzyma klej. Wasz kieszonkowy szkicownik gotowy. Idealny na nudę. O,
jak fajnie! Daj zobaczyć! Chcesz spróbować? Racja, ale ekstra! Wow, świetne! Dzięki, mamo! Nareszcie chwila spokoju. Ale giętka rurka! Zrobiłam kółeczko! O, a to co? Lizak! Super! Mam szczęście! Haps! Oddawaj! Nie, jest mój! Ja go znalazłam! Prawie! Och, i patrz, co narobiłaś! Moje! Weź go sobie! Cały brudny! Mój lizaczek! To twoja wina! Co się stało? Ewa pobrudziła mojego lizaka! I oto tyle płaczu? To wszystko jej wina! Zaraz coś wymyślę. To się przyda. Mam coś dla ciebie. Co? Pudełeczko na lizaka. Już się nie pobrudzi. I dla Ewy mam takie samo. Wow, ale fajne! Zachowam sobie na później. O, działa! Ashley, patrz! Już się nie brudzi od podłogi. Wiem, świetny pomysł. Cieszę się, że tak myślicie. Słodycze się skończyły. Zaraz uzupełnię. I lepiej ukryję je przed Ashley. Ta półka nada się idealnie. Tutaj ich nie znajdzie. Tak jej się tylko zdaje. Mama poszła. Wkraczam do akcji. Nie mogę dosięgnąć. Przydałoby się wsparcie. Już wiem. Stanę na tym taburecie. Jeszcze troszkę. Mam. O nie. Wow. Nie. Auć. Ale przynajmniej mam słodycze. Warto było. A co to ma znaczyć? O, cześć, mamo. Zawiodłam się, Ashley? Muszę się bardziej postarać. Gdzie by je schować? Przecież Ashley nie znosi warzyw. Mam pomysł. Opróżnię tę paczkę z warzywami i wypełnię ją słodyczami. Tu nigdy nie spojrzy. Soczysty pomidorek. Idealny na sałatkę. No, co tam, Ashley? O, puste! Gdzie słodycze? A co powiesz na pyszną marchewkę? Żartujesz? Oblecha! Nie, to nie. Chyba zasłużyłam na czekoladkę. Pychota. Patrz, tato, jaki obrazek narysowałam. O nie, to moje notatki. Ślicznie. O, a co to jest? Nie, nie, nie. To nie jest do zabawy. No nie płacz już. Karteczki. Jesteś cały w karteczkach, tata. Tatuś rozmawia przez telefon w skarbie. Tak, same szóstki ze sprawdzianów. Jestem najmądrzejsza na całym świecie. A jak? Jestem najlepsza. Spójrzcie tylko na te oceny. A to co? Wynocha mi z tą kiepską oceną? Matko, ale on krzyczy. Czas na wizytę u dyrektora. Au! Ach, moja kochana córeczka jest idealna. Zobaczmy, co tam u niej. Zaraz. Co ona robi? Kładzie nogi na stół? O, zaraz jabłko jej spadnie. Uf, złapała. Chyba będzie się uczyć. Hej, Sky, mogę się dosiąść? Co to za chłystek? I czego chce od mojej córki?
Ty tam! W zielonej bluzie przy stole! Do mojego gabinetu natychmiast! No pięknie! Co ja zrobiłem? Serio, tato? Chciał mnie pan widzieć? Siadaj! Na tyłku! Wow! Czy te światła muszą mi świecić prosto w oczy? Trochę tu gorąco, nie? Może szklankę wody? Jesteś strasznie spięty. No dobrze, niech no ci się przyjrzę. Oczy w normie? Nos prosty? Zęby też proste i białe? Dobrze, dobrze, wyprostuj się. Przejdźmy teraz do konkretów. Widzisz to? W środku jest moja ulubiona zabawka, wykrywacz kłamstw. Jest włączony, więc możemy zaczynać. No dobra. Chyba jestem gotowy. Czy kochasz moją córkę? Nie, proszę pana. Nie jestem w niej zakochany. Dobrze. Czy chcesz z nią chodzić w takim razie? Tak, jeśli ona się zgodzi, to tak. A czy chcesz pocałować ją w usta? Nie, proszę pana. Nie znamy się aż tak dobrze. No dobra. Wygląda na to, że jesteś szczery. Pora byś napisał mały test. Rozwiąż to zadanie. Masz na to parę minut. No nie! Dlaczego akurat matma? Nie znoszę matmy! Tak, zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jeszcze zostaje reszta. Okej, skończyłem test. Czyżby! Zobaczmy, co tam ci wyszło. Chyba całkiem nieźle. To jakieś żarty? Jak udało ci się rozwiązać to poprawnie? Wynoś się stąd! Dobra, już sobie idę, dyrektorze. A to co? Jakaś kartka wypadła mu w kieszeni. Czyli jest zakochany w Sky! Okłamał mnie! Tego już za wiele! Pamiętajcie, żeby osie X i Y były poprawnie wyznaczone. Chyba nie rozumiem. To jest jak kółko i krzyżyk. Jeszcze nigdy w to nie grałam. Wiewiórka zaiwaniła mój toster. A następnie... Ups! O nie, długopis. Uf, złapałam. Wow, brawo, proszę pani. To było super. Co się dzieje? Czemu wszyscy klaszczą? Lepiej dołączę. Och jej, dziękuję wam. Ech, nudy. Można dalej spać. Co? Ona sobie śpi na lekcji? Proszę pani, chyba nie pozwoli pani jej przespać całej lekcji. Racja, trzeba coś z tym zrobić. Cii, bądźmy cicho, nie możemy jej obudzić. Jak to w ogóle możliwe? Dobra, też się zdrzemnę. Miles, żadnego spania na lekcji. Och, wybacz Sky, nie chciałam cię obudzić. Zaraz to naprawimy. Cisza wszyscy, tak jak mówiłam. Proszę, miękka podusia pod główkę i kocyk, żeby ci było cieplutko. No i na koniec mięciutki pluszaczek na lepszy sen. To chyba jakieś żarty. No, teraz możesz smacznie spać, jak aniołeczek. Nie wierzę. Wszystko w porządku? O nie, to dyrektor. Co to ja miałam? Wszystko dobrze? Super. Och, mój kochany aniołek. Panie dyrektorze, nie chcemy jej obudzić. Tak, racja. To nie fair. Jak pan widzi, oceny w tym semestrze się poprawiły. O rany, mam tu nagły wypadek. Sky jest w niebezpieczeństwie. Muszę lecieć. To nie do wiary. Skandal. Psst, Sky. Przepraszam, idź usiądź gdzieś indziej. Ach, dobra. Idę, już idę. Sky, to ja, tata. He? Co ty tu robisz, tato? Nie ma czasu na gadanie. Muszę sprawdzić twój puls. Co? Czemu? Co ty wyprawiasz? Okej, jeszcze oddech. Nie za płytki? A jak tam brzuszek? O nie! Już wiem, gdzie tkwi problem. Zaraz temu zaradzę. Ktoś wzywał kucharza? Wow, jak on to zrobił? Chwilunia? Co ja wyprawiam? Jeszcze nie pora na ubijanie. Przecież najpierw muszę wbić jajka. Chyba dobre. Wbijamy do miski. I proszę, patrzysz, Sky? Jesteś dumna ze swojego staruszka? Jeszcze kilka i powinno wystarczyć. Teraz można ubijać. O właśnie, tylko spójrz. Piękne i żółciutkie. Tak właśnie ubija się jajka.
Jej, cudownie, tatusiu. Dobra, teraz kroimy te piękne papryczki. Wow, było blisko. Prawie uciąłem sobie paluchy. To byłoby nierozsądne. Do tego dania wystarczy papryka. Dobra, teraz włączamy to urządzenie. I co powiesz na to? To elektryczna kuchenka. Chyba gotowe. Bierzemy całość i hop, na kuchenkę. Zaraz, zaraz. Co tu się wyprawia? To jest sala lekcyjna, a nie plan zdjęciowy Master Chiefa. Wow! Jak śmiesz tak do mnie mówić? Jam jest dyrektor! O rany! Nie wiedziałam! Głupia ja! Ja tylko... O, mam to coś dla pana. Trochę soli do smaku. Tak, dziękuję. Dobry pomysł. Tylko wymieszam. Jak? Mogę tak iść? Przepięknie. Jak najprawdziwszy anioł, będziesz się wspaniale bawić. Ojej, już to jest. Jestem taka podekscytowana. He? Nikt nie otwiera? O, wow, Sky, wyglądasz olśniewająco. Chwila, chwila. Niech no mu się przyjrze. Chcesz iść na studniówkę w takich łachmanach? Nie ma mowy, nie pozwolę na to. Co ty robisz, tato? Co to ma być? Chyba muszę się przebrać. Tak? O, to znowu ty. A to jest ubranie czy przebranie? Czyli co? Może być? Sky, wracaj do środka. A ty? Poszedł mi stąd. Co jest? Chyba mu się nie spodobało. Nie. Nie ma mowy. Nie. Nie. Zapomnij. Nie i nie. Och, a może ten, Sky? Nie, bez szans. Och, nie. Ojejku, tak, wspaniale. Nie, drzwi, stój. Nie, nie, nie. Okej, tym razem powinno się udać. A więc wróciłeś. Zobaczmy. Cześć, Sky! Za pozwoleniem chciałbym zabrać Sky na studniówkę. A to rozumiem. No dobrze, miłej zabawy wam życzę. Nareszcie! Czekaj, chwileczkę. A co to ma być? Ale co? O nie, zapomniałem o moim łańcuchu. Ta, nie, żegnam ozięble. Miles, nie! To jest najgorsza studniówka ever. Uhu, ale fajnie, co nie, Sky? Przednia impra. Rany, ale wstyd. Połamało się. Mamusiu! Ha? Już idę, skarbie. Jestem, kochanie. Co się stało? Wędka się zepsuła. Wiem, co robić. Namaluję tutaj małą rybkę. Płyń, rybeńko. I serduszko dla mojego synka. Mamusiu, w tej wannie pływają ryby. Wow! Patrz, teraz mam tatuaże. Jesteś najlepsza. Kochanie, już jestem. Wow, co to jest? Lecę! To bolało. Co tu się stało? Cukierki? Muszę coś wziąć na ból głowy. O, aspiryna. Może być. Lepiej tu sprzątnę. Cała podłoga w słodyczach. Co to ma znaczyć? To jedna z moich ulubionych równań, skarbie. Nie przeszkadzajcie sobie, ja tu tylko sprzątam. Okej, czyściutko. Masz, Dinusiu, buu! Skarbie, czy to ty zrobiłeś ten bałagan? Nie, mamusiu. Znalazłem cukierki. W ten sposób nigdy nie skończę sprzątać. Weźcie blister i wyjmijcie z niego tabletki. Teraz włóżcie w puste miejsca słodycze. Na wierzch przyklejcie folię aluminiową. Mocno dociśnijcie. Gotowe. Małe paczuszki z łakociami. Mam coś dla ciebie, kochanie. I zero bałaganu. Dziękuję, mamusiu. Ta jest dla ciebie. Moja ulubiona. Fajne mam kolczyki. Wow, gwiazdki. Też bym takie chciała. Pa, pa.
To nie fair. Nigdy nie mam nic fajnego. Muszę się pocieszyć słodyczami. Zaraz, chyba mam pomysł. Powinno się udać, no powiedzmy. Beznadzieja, mam na uszach taśmę klejącą. Hej kochanie, jak tam w szkole? Tatusiu, chcę ładne kolczyki. Spokojnie, tatuś coś zaradzi. Wystarczą flamastry i dziurkacz. Weźcie plastikowy pojemnik i namalujcie na nim owoce. Potem je wytnijcie. Zróbcie otwory za pomocą dziurkacza. Wyłóżcie obrazki na tacę i wstawcie je do piekarnika. Kiedy się skurczą, wymijcie je z pieca. Zaczepcie haczyk od kolczyków. I już! Tada! Proszę! Ale super! Muszę zobaczyć, jak w nich wyglądam. Tylko które tu wybrać? Wisienki! Ale piękne! Dzięki, tatusiu! Proszę, to dla ciebie! Chyba mi pasuje! Podkreśla kolor moich oczu! Hej, przystojniaku! Czekolada! Dzień dobry, wyspałeś się? Mam nadzieję, że to czekolada, a nie coś innego! Pycha! Muszę sobie nabrać więcej! Okej! No wiesz co? Nie tak cię wychowałam. Albo i wręcz przeciwnie. Lepiej to zabiorę. Co jest w tym słoiku? Banan? Fuj! Przynajmniej je owoce. Ciekawe, co jeszcze tam znajdę. Sprite? Jak on to tu wsadził? Dosyć tego. Koniec tej zabawy. Ściągaj okulary. Przecież myłem się w zeszłym tygodniu. Cicho. Musisz się umyć. Mamusiu, wolę Sprite'a. Och, chyda. Przestań narzekać. Chyba mam pewien pomysł. Wysuszmy tą buźkę. Pora na jedzonko. Nie, znów narobisz mi bałaganu. Proszę. Wyciskana czekolada. Wow. Proszę. I wszystko zostało na kanapce. Wystarczy rozsmarować. Daj mi, teraz ja. Pycha, więcej. I to ja rozumiem. Smacznego! Pycha, tatusiu! Widziałaś, co on właśnie zrobił? Głuptas! Podziel się z tatusiem lodami, bo zaraz wszystko sama zjesz. Okej, ale tylko łyżeczkę. Dziękuję. Zaraz wracam. Całkiem dobre. Okej, oglądamy. A może by tak... Nie mogę, obiecałem. Nie zauważy. Ale dobry film. Jeszcze jedna łyżeczka i koniec. Wieczór idealny. A? O nie. Gdzie te lody? Co ja zrobiłem? Zwalę na psa. Zaraz, przecież my nie mamy psa. Puszek też chce oglądać film. Dzięki za pilnowanie lodów. Wszystko zjadłeś? Bo były takie dobre. Dość tego. Wyprowadzam się. Papa. Kochanie, co ja powiem twojej mamie? Nie! Muszę coś wymyślić. Szybko. Sok z marchwi. Genialne. Wlejcie trochę soku do szklanki. A na wierzch połóżcie folię. Dociśnijcie, żeby dobrze przylegała, a następnie wbijcie w środek patyczek. Teraz do zamrażarki i czekamy. W samą porę! Hej, tatusiu! O, lody! Zrobiłem je specjalnie dla ciebie. Dla mnie? Wow! Pycha! Smacznego! O, mały włos! Co za dzień. Mamusia już na mnie czeka. Hej, jak tam w szkole? Twoje buty. Kto ci je tak założył? Hej, mamusiu. Hej, kochanie. W
szkole same nudy. W pracy też. Co na obiad? Ach, dobrze, że już jesteście. Ściągaj buty i idź się pobawić. Jupi, pójdę porysować. Muszę coś z tym zrobić. I wiem nawet co. Wyjmijcie wkładkę z buta. Wydrukujcie postać z bajki i przetnijcie papier na pół. Nanieście trochę kleju na odwrocie. Przyklejcie lewą połowę do lewej wkładki. Zróbcie to samo z prawą stroną. Włóżcie wkładki z powrotem. Teraz już nigdy nie pomylą wam się buty. Może pójdziesz na dwór? Tak! Mamusiu, w moim bucie jest jakiś dziwny króliczek. Teraz lepiej. Wow, łatwizna! Brawo, kochanie! Dobre dziecko. Coś tu nie gra. Zaraz, ogarnę to. Te buty się na mnie patrzą. Może jakoś tak... ale zagwozdka. Mam! Tego dam tutaj. Bułka z masłem. Prawie z siebie zrobiłem błazna. Okej, spoko. Do zobaczenia, mamusiu. Jestem wdzięczna za taką kochaną rodzinę. Głupią, ale kochaną. To moja mama, a to mój tata. No i ja. Jeszcze raz. Mama i tata są z Ameryki, a ja jestem z Francji. Oto moja rodzina. Zostałam adoptowana. Będę mogła teraz oglądać swoją rodzinkę każdego dnia. Położę to tutaj. Jestem szczęściarą. Czyż nie wyglądają cudownie? Wracam do pracy. Kogo by tu dzisiaj zawiesić? O, witajcie, kochani. Cześć, mamo. No hej. Jak tam moje dzieciaczki? Dostałem 6. Wspaniale, synku. Jesteś taki bystry. Mam to po tobie, mamusiu. Chodź tutaj. Niech no cię pochwalę. Zasłużyłeś na nagrodę. To dla ciebie. Dzięki, mamo. Tak, trzymaj, skarbie. A jak tam u ciebie, Ashley? Mi też przydałoby się trochę kasy. Pokaż w takim razie swoje oceny. A czy to takie ważne? Niech będzie. Zadowolona? Co? Pała? Czy ty to widzisz? Nie mogę w to uwierzyć. To lepiej uwierz, kujonie. Za taką ocenę nie dostaniesz ani grosza. I tak mi nie zależy. Spadam stąd. Co za lipa? I jeszcze jestem spłukana. Przynajmniej mam darmowe picie. O, co jest? No dalej! Czemu nie działa? Co za dzień? O, picie mi się skończyło. O, chyba mam pewien pomysł. Pora otworzyć własny interes. Proszę. Zapraszam ponownie. Następny. Wow! Czemu mnie to w ogóle nie dziwi? Nielegalna działalność handlowa. Już ja się tym zajmę. Te mentosy załatwią sprawę. Dzięki. Już podaję, kole. Co jest? Nie! Lepiej stąd wyjdźmy. Mamusiu, ratunku! Chwila, wracajcie. Powinnam była się domyślić. Chyba musimy sobie poważnie porozmawiać. To co, dzisiaj o 6? Jasne. Co? To pa. Nie mogę uwierzyć, że David mnie zdradza. Ugh! Koniec z nami. A Ava dostanie nauczkę. Myśli, że jest taka idealna. Tylko jak jej to dopiec? O, już wiem. Najlepiej trzymać się klasyki. Prosta pułapka za sznurka. I gotowe. Ach, tu jest ta książka. No to zaczynamy. Ale będzie draka. Muszę to uwiecznić. Witaj, Ava. Jak się dziś miewasz? O, cóż to za interesująca książka. Jest bardzo ciekawa. Chcesz zobaczyć? Na przykład to. Wow. No dalej. Kompletnie mnie wciągnęła. Proszę.
Zaczynamy! O nie! Nie! Stój! Wow! No to mam przechlepane! Czy to twoja sprawka? Oczywiście, że nie! To pewnie Ava! Mamo, przecież ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobiła! Czy to prawda? Nie, to nie ja! Doigrałaś się! O, wszystko wytłumaczę, kochana mamusiu! Jak widzicie, to równanie jest piekielnie ważne! Wow, niesamowite! Co za dar nauczania! No da! Zabierzcie mnie stąd! Matematyka jest wspaniała! Potrzebuję więcej miejsca do pisania! Gdzie to ja? A, tak! Co za geniusz! Chris to jest jednak alekujon! Niebywałe! Nie wierzę, że jesteśmy rodzeństwem! To proste! Aby uzyskać wynik, wystarczy odjąć funkcję wykładniczą! Rany? Komu w ogóle potrzebna jest matma? Dość! Ej, Einstein! Słucham! Skończ już lepiej. Ten twój wykład nikogo nie interesuje. Musisz się trochę wyluzować. Że niby co muszę? To będzie o wiele ciekawsze. Kto chętny na lekcję o grach? O, tak! Ale musimy się uczyć! Łapcie! To jakiś skandal! Nawet się nie waż! Za późno, dziadku. Przepraszam. O nie! Moje równania! To się dzieje naprawdę! Taką lekcję to ja rozumiem. To co, gramy? Brzydzę się tym! Nawet nie wiem, co powiedzieć. Spróbuj, spodoba ci się. Uhu! Brawo, Ashley! Dzięki, dzięki! Masz powiedziane! Mamo, to ja, twój synuś. Musisz to zobaczyć. Co się tutaj dzieje? O-o! Całe szczęście, że już jesteś! Witaj, skarbie! Niedobrze! Daj jej nauczkę, mamo! Mamo! Uważaj! Z lewej! Tak! Nie! Mamuś! Ja już sam nie wiem! Znaczy... Ashley? Aha, czyli jednak! Co to za granie na lekcjach? Nene! Nie, tylko nie to! O, cholipka! Co? To znacznie lepsze od tych równań! Ach, jaki piękny dzień! Otworzę okno. Przyjemny wiaterek. Po co komu szyby w oknach? Kasa? Wow, nie wierzę! Mam szczęście! Ale gorąco! Muszę tu przewietrzyć. Ach, jak przyjemnie! Uch, co tak cuchnie? Czy to śmieci? Chyba zwymiotuję. Już dobrze, dziecinko. Mama się tym zajmie. Hej, ty tam, służąca? Coś do mnie mówisz? Nic nie słyszę. Uch, z biedakami zawsze są jakieś problemy. Ach. Mam ochotę na coś słonego. No, dalej. Czego bobasek sobie dziś życzy? Kopnij na tak. Chcę te. Świetny wybór. Zajmę się resztą. Muszę zmienić zawód. Już lecę. Zapłać. Oczywiście. Odmowa. Ale to złota karta. No i? Zapłacić trzeba. Przesuń się. Wszystko muszę robić sama. Czemu nie działa? Nie mam na to czasu. Wow. A to niby dokąd? Radź sobie. Czekam w aucie. Hej, bobasku, głodny? Och, co powiesz na to? $30? One są ze złota, czy co? Nie stać mnie. Zobaczmy, ile mam. Nie za dużo. Chyba tym razem nici z chipsów. Ale na coś musi mi wystarczyć. Nie, nie. O, woda! Pycha! Chodźmy do kasy. Poproszę tę wodę. Chwila. Mam coś dla ciebie. Proszę. Serio? Dla mnie?
Jesteś naszym szczęśliwym klientem! Ale jestem głodna. Tego mi było trzeba. Soczysta papryczka z nutellą. Pycha! Ktoś tu obsługuje? Pani woda? Dobry. Potrzebuję pani pomocy. Chcę oświadczyć się swojej dziewczynie. Pomoże mi pani? Nie. A, rozumiem. Jasne. Gdzie ona siedzi? Tam, o! Załatwione. Oto pierścionek. Powodzenia. Ale się denerwuję. Powinienem się uczesać. Mój grzebień. Nie wierzę, że to jem. Ale jest takie dobre. Nie mogę przestać. O nie, pobrudziłam futerko. Muszę to zdjąć. Co ja to... Jak romantycznie. Włożę pierścionek w ciasteczko. Zaraz, który to był stolik? Uch, lewy czy prawy? Wydaje mi się, że lewy. Pani ciasteczko, ale ja tego nie zamawiałam. Ale z pewnością będzie ci smakować. Hej, kochanie, sorki za spóźnienie. Spoko, patrz, dostałam za darmo. Fajnie, wygląda smacznie. Chodź, jest tu coś twardego. O, nie wierzę! A to ci... Ech, niespodzianka. Dobra, mogę iść. To niesprawiedliwe. Cześć, kochanie. Lepiej, żebyś też tu miał pierścionek. Same badyle? Hej, pierścionek. Wszystko według planu. Gdzie on jest? Och, pierścionek. Nie wiem, o czym mówisz. Serio? Mama ostrzegała mnie przed takimi jak ty. Ależ skarbie. Chwila, to mój pierścionek. Jest przepiękny. Nie uwierzysz, ale... Jak tam, maleństwo? Ciężki dzień za nami. Pora iść spać. Och, ale to niewygodne. Nie, tak też nie. Muszę się jakoś wyspać. Pomyślmy. Och, już wiem. Coś tu się na pewno znajdzie. Nie, to nie. Same śmieci. Zaraz, ta opona. Jedziemy do domu. Nareszcie. Mogę się położyć na brzuchu. Idealnie. Dobranoc, maleństwo. Głupia poducha? Nadal niewygodnie. Oho, do roboty. Proszę spróbować tej. Wygląda jak mój pies. Głuptas ze mnie, proszę mi wybaczyć. Mamusia nie chciała się zdenerwować. No już. A może ta, jest złota i wysadzana drogimi kamieniami. Już lepiej? Wygląda ekskluzywnie. Niech będzie. Wspaniale. Ach, i do spanka. Coś mnie uwiera. To niemożliwe. To te kamienie są zbyt ostre. Czemu nie odchodzą? Uch, chcę się tylko porządnie wyspać. Młotek, nie pozostawiasz mi innego wyboru? To też nie działa. Muszę je zniszczyć. Co to było? Właśnie po to mam służącą. Co jesteś taka koścista? Ułóż się jakoś. Przepraszam. Może w ten sposób. Nie ruszaj się. Te buty są cudowne. Też ci się podobają? Masz gust po mamie. No to zakładamy. No, prawie. Nie dam rady. Potrzebuję pomocy. Załóż mi te buty. Żaden problem. Z przyjemnością. Zupełnie jak w bajce. Jest pani kopciuszkiem. Jak? Wyglądają bosko. No nie wiem. Nie, zmieniłam zdanie. Wiedziałam, że tak będzie. Załóżmy te. To ostatnia para. Błagam. Podobają mi się. Naprawdę? Uff, pani torebka. To był chyba zły pomysł. Nie dam rady w szpilkach. Mam pomysł. Zamieńmy się. Ale... No dobra. To nie w moim stylu. Ach, uwielbiam je. Prawie. No nareszcie. Nie było tak źle. Jeszcze sznurowadła. Jak to niby zrobić? Nie ma szans.
Dobra, muszę się wykazać sprytem. To nie może być aż tak trudne. Zaraz. Mam pewien pomysł. Wyciągnijcie sznurowadła z butów, a w ich miejsce przewleczcie gumkę do włosów. Zawiążcie supełek od spodu. Lepiej, żeby był mocny. Przełóżcie gumkę na drugą stronę i ponownie zawiążcie supełek. Schowajcie supełki pod językiem i powtórzcie tę czynność na wszystkich oczkach. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Teraz włożenie ich to łatwizna. Uwielbiam dekorować kołyskę. Juhu! Oto karuzela! Okropne! Zabieraj to stąd! Czekaj, użyj tego! Nowa karuzelka! O wiele lepiej! Takie zabawki to ja rozumiem! Dziecko będzie w niebo wzięte! Ma pani rację! A do tego jest taka modna! Trochę do góry? Świetnie! Moi znajomi pękną z zazdrości! Ups! O nie! Ten dźwięk nie wróży niczego dobrego! Oby nie było popsute! Kompletnie zniszczone! Nie mogę dać tego dziecku! Co za nieszczęście! Mamusia nie może się ciebie doczekać! Zobaczmy, co możemy ci sprawić! O, wow! Spójrz tylko na to! Wyprzedaż karuzeli? Jakie słodkie! Ale nie stać mnie na nie! O, hej, tato! Patrz, jakie śliczne zabawki dla dziecka! Pokaż! Faktycznie, ładne! Twój staruszek się tym zajmie! Tato, wracaj! Przynajmniej zostawił ciasteczka! Zobacz, co tu mam! Jej, tato! Nie musiałeś! Naprawdę nie musiałeś tego robić! Dzięki! To pa! Ile to ma lat? Oby tam nie było pająków? I co ja mam z tym zrobić? Już wiem, potrzebuję tylko tych ciastek, ale mamusia wcale ich nie zje. Najpierw muszę się pozbyć pajęczyn. Jakie śliczne i pyszniutkie! W sam raz dla mojego bobaska! To lepsze niż te wszystkie z katalogu. Spójrz, co mamusia zrobiła. Możesz mieć miliony na koncie w banku lub ani grosza przy duszy. Ale jedyne, czego potrzeba twojemu dziecku, to twoja bezgraniczna miłość. A wy, jak byście chcieli rozpieścić swoje pociechy? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, by zawsze być na bieżąco.